Dawid Kuczmarski, dzień dobry. Po zwycięstwie na Babilon 36. Co, zadowolony? Zadowolony, może nie w 100% zadowolony z tego, jak mi to wyszło. Oczywiście chciałbym, tak z mojej perspektywy walczącego w środku, chciałbym, żeby to trochę wyglądało mniej chaotycznie, żebym trochę robił to ze świeższym umysłem, ale wygrana to wygrana, nie ma co wybrzydzać. Poczynając od wczoraj, widziałem Ciebie wczoraj w dobrym nastroju w ogóle na ważeniu. Sądzę, że zawsze mam dobry nastrój. Nie ma co chodzić na burmuszowym, udawać jakiegoś złego. Po prostu trzeba się dobrze bić i o to chodzi w tym sporcie. Ale dzisiaj już jak szedłeś do walki, to widziałem dużą koncentrację. Gdzieś tam wprowadziłeś się w taki stan. Jak to u Ciebie wygląda w ogóle, jeśli chodzi o takie podejście do walki? Podejście mam bardzo podobne jak na treningach. Poza salą jestem zawsze rozchichotany, ale gdy już wchodzę na trening, na matę, na walkę, wyłączam się, tunnel vision i skupiony w 100% na celu, nic innego mnie nie interesuje. Z czego ten chaos dzisiaj wynikał? Bo tak naprawdę no, nie w każdym momencie dobrze się układała ta walka. Dokładnie, tak jak mówisz, chaos sądzę, że wynika z tego, że na sali robiąc, nie chcę teraz obrazić przeciwnika, nie o to mi chodzi, ale jeśli się ma bardziej, nie to, że poukładanych, może mniej chaotycznych przeciwników, to łatwiej to trochę przewidzieć, trochę na świeższym umyśle się pracuje, a jeśli przeciwnik wchodzi z chaotycznymi akcjami, no to nie ukrywam, pierwszy raz na takiego walczyłem i stąd było mi bardzo ciężko cokolwiek wyczuć, stąd też ten mój chaos może trochę. Podziękowania za przygotowania, za cały trud i za zwycięstwo komu? Michał Michalski, Artur Gwóźdź, to na pewno moich dwóch trenerów. No i całej ekipie sali, wszystkim sparring partnerom, z którymi robiłem. Nie chcę po kolei wymieniać, ale było ich naprawdę sporo. A i przede wszystkim jeszcze Tomek Ostrowski. Bo zapomniałem o nim w poprzednim wywiadzie, przepraszam Cię Tomuś, ale on też dołożył bardzo dużą cegiełkę. Ja i Kuba Zieliński, no i właśnie. Jakbym zaczął zaraz tak wymieniać, to wszyscy. Jesteś z Wrocławia? Tak, jestem z Wrocławia. Trenuję na co dzień w Samurai Gym we Wrocławiu. Bardzo dobrze mi się tam trenuje, żyję jak na razie. A skąd pochodzisz, też ze Wrocławia? Nie, pochodzę z Olsztyna. Właśnie tak z ciekawością. Przeprawiłeś się na drugi koniec Polski. Dokładnie. Plany były zupełnie inne, miałem co innego robić, niestety, albo stety sport mnie wybrał. A pochodzę z Olsztyna, trenowałem w Arachionie, tam wszystkiego się nauczyłem pod skrzydłami Szymona Bońkowskiego i Pawła Derlacza, no i Marcina Jabłońskiego, mojego pierwszego trenera. Czyli obierze świat. No na razie tak. Zobaczymy, gdzie mnie dalej poniesie. To dziękuję bardzo za wywiad, czekam na kolejną walkę i co, gratulacje jeszcze raz. Dziękuję.